Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 2. Jesteśmy we Flotsam. No i na chwilę obecną pójdziemy sobie porozmawiać z naszymi towarzyszami, czyli z Jaskrem, z Zoltanem. Pogadamy sobie o starych czasach. Dobra, rozmawiaj. Ha! Niech mnie! Było naprawdę blisko! Karczmarzu! Wódki! Trish Merigold! Niech mnie przyoblezą! Wyglądasz czarująco! Tylko trochę blado. Zoltan zwykle sarmacki. Nie bywa męczące, ale już dochodzę do siebie. Dobrze cię widzieć, brodaczu. Zoltan najlepszy. Wiesz, co tu się dzieje? Miesiąc temu mieliście jechać na ślub Zoltana. Wszystko się pochędożyło. Ślubu nie będzie. Słyszeliście o Folteście? Plotki podróżują szybciej od wiatru. Wolałbym znać prawdę. Wiatry i plotki mnie nie interesują. Jak zginął Foltest? W tym odcinku myślę, że zamiast akcji to sobie bardziej porozmawiamy z potoczami. Spokojnie, Jaskier, bo się udławisz. To jest takie spokojne, odcinki to sami będą. A nie tego czego akcja. Co się stało? Breckenridgeowie zerwali zaręczyny. Kość to Wiedźmin. Bo jakiś kutafon zwichnięty rozgadał, że przyłączyłem się do powstania w Wyzimie. Mój niedoszły teść nie chce mieć w rodzinie buntownika, kołtuna i gamonia. Ej, karczmarzu, gdzie ta gorzałka? No to po prostu i tyle. Tydzień po śmierci wielkiego mistrza dotarliśmy do Mahakamu. Kupiliśmy Zoltanowi wystrzałowy dublet, trzewiki od Garibaldiego i wielki jak moja pięść Jadeit na prezent dla Eudory. Spłukaliśmy się całkowicie. Jaskier jeszcze wyprawił mi wieczorek kawalerski w przybytku zwanym Ciaste Wrota. Następnego dnia byliśmy u Breckenridgeowów. Przywitaliśmy się, pogawędziliśmy chwilę o wyższości mahakamskiej myśli górniczej nad każdą inną i siedliśmy do stołu. Kiedy już dawało mi się, że poznałem wszystkie tajniki górnictwa, zaserwowano zupę. Zrobiło się cicho jak makiem zasiał. I wtedy stary Breckenridge powiedział: prawdziwy krasnolud winien pracować w kopalni, a nie uganiać się za sławą na wojnie. Nie uwierzysz, podali mu czarną polewkę. Była czarna jak smoła. Słowo daję, chyba na węglu ją ugotowali. A teraz jedzmy, dodał. I wsiorbał cały talerz tego świństwa, stary cap. Oby mu się ta jego kopalnia na łeb zwaliła. I co, rozumiem, że z tego debila zerwaliście ze sobą. Przykro mi, Zoltan. Loredo mówił, że współpracujesz ze Skojatel. To prawda, Zoltan? Geralt, przecież mnie znasz. Różnych rzeczy się imałem w życiu, ale nigdy nie byłem bandytą. Skojatel nie uważają się za bandytów. Ale ja nie jestem Skojatel. No ale Geralt, sam byłeś Skojatel w pierwszym Wiedźminie. Ja do tego doprowadziłem, no i tak samo Zoltan. Ja ich nie uważam osobiście za bandytów, moim zdaniem to są ludzie, elfy, które walczą o to, co im się zostanie należy. Ludzie zgarnęli ich tereny. Podbili ich tereny. Jakby tego wszystkiego było mało, ludzie atakują elfy, znęcają się nad elfami i krasnoludami. Ludzie są tutaj prawdziwie złe w tym Wiedźminie. Elfy oczywiście nie są święte, bo faktem mogłyby stosować trochę inne taktyki, takie no może mniej brutalne. Mogłyby też być bardziej pokojowe, może. No ale w dalszym ciągu to ludzie rozpoczęli wojnę, to ludzie są winni. Pracujesz dla Rosza? Od kiedy? Jak ratowałeś Temerię przed Wielkim Mistrzem i jego mutantami, to nikt ci tego nie wypominał. Tak, tylko pytam. Możesz robić co chcesz, jesteś dorosły. No teraz to trochę przesadziłeś. Śmiejcie się, dorosły. Postanowiłem zrobić coś pożytecznego. Szpiegowałeś już dla Redanii, teraz robisz to dla Temerii. Niektórzy nazwaliby cię zdrajcą. A próbowałeś kiedyś wyżyć z poezji? Jestem obywatelem świata. Jak można być zdrajcą w takim spadku, skoro Temera i Redania rzekomo jest po jednej stronie? Daj spokój, Geralt. Poszpieguje sobie i się znudzi. No, znasz go przecież. No, cały Jaskier. Smok. Pojawił się tam smok. Niewiele więcej wiem. Ale skąd Lavaletowie wytrzasnęli smoka? No, słyszeliśmy, że bydle wielkie jak stodoła walczyło po ich stronie, ale od razu smok? Smoki raczej nie interesują się polityką. Być może miał gdzieś leże w okolicy i poczuł się zagrożony. Gdybyś go nie przepędził, Foltest mógłby nie zdobyć zamku. Może, ale to tylko gdybanie. Może wtedy przynajmniej by przeżył. Tyle, że z drugiej strony Foltest może nie jest aż tak zły jak Ratowit. Właściwie nie był aż tak zły jak Ratowit albo Henselt, ale i tak zasłużył na to. Triss, kto teraz rządzi? W tych sprawach jesteś ekspertem. Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie.
Starsze rody rozpoczęły bezpardonową walkę o władzę. Pewno baron Kimbolt i hrabia Maravel. Między innymi. Po zabójstwie, kiedy Geralt siedział w więzieniu, możnowładztwo zebrało się na polach nieopodal twierdzy Lavalettów, aby wybrać nowego władcę. Trwało to 3 dni i bardziej przypominało bazar niż szlacheckie obrady. Tyle, że handlowano urzędami, stanowiskami, strefami wpływów i przywilejami. Typowa. Ludzie, ludzie. Przy okazji doszło elfy, do kilku pojedynków, 2 osoby otruto, ale króla nie udało się wybrać. Wojna domowa wisiała na włosku. Uradzili coś, czy jak zwykle? Jak zwykle. Jedyna nadzieja w Janie na Talisie. Zwycięzcy spod Brenny i zaufanym człowieku Foltesta? Mhm. Gdy toczyły się obrady, było kilka dni drogi od ziem Lavalettów. Z 2000 zbrojnych. Ma zagwarantować pokój, dopóki nie zostanie wybrany prawowity monarcha. Pokój. Rządzenie może mu się spodobać. A, nie sądzę. Natalis to żołnierz. Nie nadaje się na władcę i nie chce nim być. Ale ma poparcie wojska. I dlatego jest w stanie zapewnić pokój. Chyba tak tylko każdy, kto nie nadaje się na władcę, zdawa sobie z tego sprawę. Poza tym jest potężnie zadłużony w krasnoludzkim banku, którego głównym udziałowcem jest Filippa Eilhart, czarodziejka. Filipa jest poznany. Co z czarodziejami? Właśnie. Gdzie się podziały szare eminencje tego świata, gdy byli naprawdę potrzebni? Nie zaproszono ich. Mnie również. Ale to właśnie dzięki zakulisowej interwencji czarodziejów, a raczej kilku wpływowych czarodziejek, udało się zapobiec koronacji barona Kimbolta. No proszę, czarodziejki nie takie złe jednak. Kto by się spodziewał? Jak zostanie królem, to ja wyjeżdżam z Temerii. Dosyć tego politykowania. No co, Kimbolt to jest śmieć. Dwojga złego wolę Marvela, niż Kimbolta. Zabójca czekał na Foltesta w wieży, gdzie Lavalettowie ukryli bękarty. Bo jak zrobimy się z Karosa, po co zrobić się z Karosa, Gnak? Zaraz. To wtedy będzie Kimbolt, spotkamy Kimbolta i wam wtedy... Od pierwszego zamachu bardziej wyjaśnię, dlaczego Kimbolta jest gnój. ...kazał sobie towarzyszyć w czasie bitwy. Smok oddzielił nas od reszty wojsk. Morderca był przebrany za kapłana, udawał ślepca. Pozwolił królowi przywitać się z dziećmi, poczekał aż się oddale i poderżnął mu gardło. No i co? Wyskoczył przez okno. Tam czekali już Skojateli Orweta. Wszystko było przemyślane i przygotowane. I dlatego go ścigasz? Bo zabił króla? Bo oskarżono mnie o morderstwo. Poza tym spojrzałem mu w oczy, zanim uciekł. To był Wiedźmin. Potem zjawili się dzielni temerscy żołnierze. Dostałem w łeb i straciłem przytomność. Tak, tylko źle zostałem rozczarowany, bo dowiedziałem się o tym, że jak powstanie... Jest powstanie! Kolejny sezon Mix to... Będzie to jakiś reboot, a nie kontynuacja tego, co się działo w pierwszym sezonie. Na tym ubolewam, bo serio powinni kontynuować historię Ice i Saphira. No ale mam nadzieję, że... Później ewentualnie stworzą kontynuację. Z tego nie oleją, bo... Grzechem byłoby to olać. No proszę, kogo my to mamy. Co z ciebie za czarodziejka, ja się pytam? Słyszysz, co do ciebie gadam? Dlaczegoś mu nie pomogła? Przecież żyje. Potwór mało nie wciągnął go pod wodę, a tyś gapiła się tylko jak ciele w obesrane wrota. Uważaj na słowa. No dobra, to gdzie ten potwór? Ją pytaj ta! Geralt? Aha, Sila? Świetnie, ciągnie swój do swego. Powiedzmy, że słyszałam o tobie. Panie Wiedźmin, kurde, serio mi się wydaje, że Sila ma głos na guli. Nie zabrał, a wy się teraz mistrzyć będziecie? Albo bardzo podobny ma. Sosek żyje i na żadne dno nie idzie, a potwora ani widu, ani słychu. Zacznij traktować nas poważnie, albo i po tobie nic nie zostanie. Patrz, jak się już jeden debil rzuca z pięściami, jak ja tych ludzi nienawidzę. Męczy mnie twoje gadanie. Zabieraj się stąd. Jak zwykle prostego człowieka każdy ma w życiu. Chodźmy. Bo gdybyście nie byli rasistami, gwałcicielami, to może bym się bardziej wami psają. Przepraszam, że przeszkadzam. Nazywam się Ludwig Mers i zajmuję się sprawami potworów we Flotsam. Niniejszym chciałbym zapytać, czy podjęliby się państwo rozwiązania problemu tak zwanego Keirana, bestii, która zablokowała Keira, to handel naprawdę rzeczny? To jak, Wiedźminie? Oop, przeciwnik. Współpraca? Zwykle pracuję sam. Byłam tu pierwsza. Nie odpuszczę tego zlecenia.
Rybka albo pipka, jak mawiają miejscowi. Dobra, wchodzę w to. W sprawach dotyczących nagrody proszę się skontaktować z kupcami w dokach. Pani de Tancarville już, zdaje się, przeprowadziła wstępne negocjacje. Przeprowadziłam. W takim razie nie przeszkadzam więcej. Triss, ile mam czekać, aż mnie przedstawisz? Sheila de Tancarville, doradczyni królowej Zulejki z Kowiru. Kowir leży daleko na północy. To prawda. Miałam wątpliwości, czy Kairan wart był takiej podróży. Ale po dzisiejszym pokazie jestem przekonana, że tak. Niech zgadnę. Przyjechałaś tu po ingrediencje? Triss Merigold. Bystra jak zawsze. Macie na myśli... Oczy trola, jadgula, krew dziewicy. Wszystkie ohydne substancje i organy, które pozyskujemy z wymierających gatunków. I wrzucamy do kotła podczas sabatów. Mam rację, Triss? Absolutną. Dziewice to wymierający gatunek. I żarcik wciąż ostry jak brzytewka. Ale dość tych krotochwili. Widziałeś mackę? Co o tym myślisz? Wielka sztuka. Zapewne żył w dopływie Pontaru, polując na zwierzęta. Urósł i teraz szuka nowych źródeł pokarmu. I znalazł. Barki pełne tłustych kupców. Cedric twierdzi, że przedostał się tutaj z północnych bagien mniej więcej miesiąc temu. Cedric? Elf. Były Skojatel. Dziwna postać, ale sporo wie o okolicy i wszystkim, co w niej żyje. Muszę się rozejrzeć, dowiedzieć paru rzeczy. Wiedźmińskie dochodzenie? Tajemne rytuały? Tak, tak. Pogadam z kupcami o nagrodzie, odwiedzę Cedrica i dam ci znać. Znajdziesz mnie w karczmie. Wynajęłam kwaterę na piętrze. Tam jest Zamtus. Dzięki za ostrzeżenie. No, zapoznaliśmy Sheila. Triss w zeznaniu nie spada. No, ale jeśli mam BCR, to ja wolę Sheila od Triss, przynajmniej Teigza. Już Triss trochę jest lepsza akurat w tym Wiedźminie 3. No, ale tak to jest wkłyzające. Dalej nie mogę rozwijać magii. To mi się nie podoba, no ale co poradzę. Tutaj będzie zajebisty dialog. Ludziska, ludziska. Jesteś wolna? Nie, zapierdalam jak dyliżans. Test głos Icy. No bez jaj. No Icy, kurde. Dzień dobry. No cześć. Witam. Jesteś wolna? Nie, zapierdalam jak dyliżans. Mogę coś sprawdzić? Ja bym chciał coś sprawdzić. To zarówno z lodu jest odporna na ogień. Na pomoc! Grzeczny wiedźmin. Ja chciałem ich nie zrzucić, a nie miec wyciągnąć. Ej, ludziska. Ja tylko chciałem sprawdzić, co jest sterownica lodu. Dobra, już sobie idę. Nie, dobra. A ty co, z chujem po prośbie chodzisz? Nie, to jest kurde. Ja pierdolę, Ice przeklina. Ja pierdzielę, to się odpierdala tej grze. Ja nie wiem, to jest Ice z 6 sezonu X i z 7 też, i z 5. Dobra, słuchajcie, najwyższa pora, żebym wam podstał o postaciach. Trochę tego czytania będzie. O, no może być trochę tego czytania, więc co? Chyba zrobię tak, że będziemy sobie czytać o tych postaciach stopniowo. W sensie, no nie, teraz na pewno nie wstawiam w takich postaciach, dojdziemy do tego w swoim czasie. Dobra, Triss Merigold. Czarodziejkę Triss Merigold znam od dawna. Jest bowiem jedną z bliższych przyjaciółek Geralta w tej kastanowłosej, pochodzącej z Mariboru, urodziwej, młodej i utalentowanej magiczce. Trudno rozpoznać chichącą jak podrotek dziewczynę sprzed lat. Zasłał wysoko dzięki swej wiedzy, umiejętnościom i lojalności. Bohaterka spod Soden, nazywana 14 ze wzgórza. Tu ją bowiem omyłkowo policzono jako 14 czarodziejkę poległą w tej bitwie. Zasiadała u radzie króla Foldesta z Temerii i choć powiadają, iż łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Król bowiem swego czasu boczył się na magików. To wówczas Triss na powrót cieszyła się królewskim zaufaniem. Natomiast jeśli o Wiedźmina chodzi, to każdy, kto na jej przyjaźń z Geraltem spojrzy, łakno zrozumie, że tych dwoje łączyło wiele, a wiadomo, że stara miłość nie rdzewieje.
Z tych właśnie psycyn po śmierci Foltesta Czarodziejka zdecydowała się za bardziej pomoże Wiedźminowi, jeśli psy nim zostanie, nie bacąc wtedy na swą zagrożoną pozycję na dworze, jak miło z jej strony, no normalnie kocham cię, Triss. Wszystkie swe siły i moce zaprzęgła, by pomóc Geraltowi, którego nieprzerwanie nazywał uczuciem. Dobra, dobra, już Jaskier tak tej Triss nie pochlebia. Tak, masz Triss za taką wielce lojalną, honorową, no to powiem ci tak, co, że zapowiada się z Bloom. Co, gdyby istniała w tym uniwersum. Nie było mnie tam wówczas, ale słyszałem wiele opowieści o przedstawieniu, jakie dała Triss za pomocą swej mocy na owej plaży koło Flotsam. Choć osłabiona i głupstomna czarodziejka utrzymała magiczną barierę, tylko dzięki temu cała trójka nie padła ofiarą ucieków z Katel. W ogóle by tej walki nie było, gdyby nie Vernodros i jego pajacowanie. Mógłbyś jeszcze to dopisać, Jaskier. Nikogo nie dziwiło, że Triss znała siły de Tankerville. Baczniejszy obserwator na pewno zauważyłby chłodniejsze nuty w ich przywitaniu i fakt, że młoda czarodziejka nie przepadała chyba za swą konfraterką. Ciekawe dlaczego. Jezu, ale tych patać jest sporo. Ja pierdzielę, dobra. Geralt teraz. A oto nasz bohater dzieciństwa. Poddany mutacjom oraz treningom magii i niecał, stał się nadludzko sprawnym zabójcą potworów. Wiecznie bez pieniędzy, wiecznie pogardzany przez tych, których chroni. Wędruje po świecie i szuka zleceń, los go nie oszczędza. Piętrzy mu na drodze ze szkody, a ten brnie do przodu. Skrupułów ma więcej niż dziad. Prosalny pcheł, wątpliwości nie dają mu spokoju, nawet gdy na gościńcu banda drabów idzie na niego z dozami. Czy jest dobrym człowiekiem? Nie sądzę. Czy stara się zachować człowieczeństwo? Myślę, że tak. Jaskier, czy ty uważasz, że jesteśmy złymi osobami? Ty knoju, kurwa, jak się jest nazywać Geralta złym człowiekiem? Musicie wiedzieć, że Geralt z Rivii raz już zginął, a przynajmniej wtedy sądzili, że nie żyje. Bronił nie ludzi podczas pogromu w Rivii i uległ przerażającym siłom. Złożony na łódce odpłynął we mgłę do krainy, gdzie dane mu było zaznać spokoju. Nie na długo, za sprawą sił, o których będzie jeszcze mowa, Geralt powrócił sam czas, by bronić wiedźmińskiego siedliska i odzyskać skradzione stamtąd sekrety. To akurat mowa teraz o wydarzeniach z Wiedźmina 1. Przy okazji wziął udział w powstaniu Skoatel. O, widzicie? Tak, gdzie biorą tutaj pod uwagę moje wybory z Wiedźmina 1 i bardzo dobrze. Rozbił potężną organizację przestępcą. Zabił wielkiego mistrza zakonu Srającej Róży. I na wielką skalę zaistniał jako kochanek. Cóż, cały Geralt. Jakby tego było mało, powstrzymał zamach na Foltesta, króla Temerii i stał się jednym z jego najbardziej zaufanych ludzi. A co z dalszym wpisem, bo to się tego z nas teraz oskarżono o śmierć Foltesta i za Foltest nie żyje, depnął sobie. Patrząc z perspektywy czasu, jego wysokość Foltest z całą pewnością był postacią wybijającą się na tle innych koronowanych głów, król Temerii, ksiądz Soden, zwierzchnik Montaru i Makakamo oraz senior, projektor, Bluge, Angrenu, Zazeca i Eliander był władcą stanowczym i zdecydowanym rodzajem cyka, który psy uderzeniu wydaje dźwięk świadcący o tym, że wykuto go ze stali, a nie ulepiono z ptasiego łajna. Będąc bezenny, prowadził dość swobodne życie prywatne i z młodości swoje Voldemort jako królewic pokazywał, co potrafił. To potrafi, a potrafił wiele. Jego romans z władą siostrą i spowodzenie z nią córki Addy znane są powszechnie, podobnie jak jego późniejszy afekt do baronowej Marii Louise Lavalette. Jeden i drugi związek był, że tak wyrażę, brzemienny w skutkach i tak jak poprzednio Geralt utknął oczywiście w samym środku kabały, jaka z tego wynikła. Foltest z pewnością czuł coś do swej niegdysiejszej kochanki i pragnął ocalić dzieci będące owocem tego nieślubnego związku. Groził im bowiem los karty przetargowej w politycznych rozgrywkach. A gdy Foltest raz podjął decyzję, nikt i nic nie mógł powstrzymać. Śmierć wielkich i mocnych tego świata nie zawsze przystaje do miary ich żywota.
skrytobójca atak nadszedł tak nagle, że nawet wiedźmin nie zdążył zareagować. Ostrze styletu przecięło gardło Foltesta, króla Temerii, i krew zbryzgała po sackę zamkowej samotni. Tak właśnie zakończył życie jeden z najpodozniejszych królów północy, ginąc z rąk zamachowca z mnisim odzieniu. Chyba, dobra, okej. Jaskier. Niezręcznie jest pisać o sobie samym, ale obowiązek to obowiązek, aby z góry uprzedzić oskarżenia o brak obiektywizmu, piszę najskromniejszą notkę i opieram się tylko na powszechnie znanych faktach. Jaskier w istocie, vice de hrabia de Lettonhove, ale przecież nie od tu chodzi, jest dyplomowanym trubadurem, wykładowcą na Maksymfurcie, figurą znaną w towarzystwie jako galant, poeta, friant oraz niezrównany kochanek. Na północ od Jarugi każdy słyszał jego imię, chyba że jest kamień prostakiem, a w takim wypadku nikt go nie pytał o zdanie. Woglan, ciebie nikt nie pytał o zdanie ogólnie, taka sprawa ogólnie, że Woglan, twoje zdanie się nie liczy, jak twierdzi Jaskier. Jaskier brał udział w najważniejszych wydarzeniach epoki. Kochał, walczył, tak? Taki z niego wojownik jak ze mnie. Negocjował i zdobył wszelką wiedzę w tym zakazaną. W swoich działach dał świadectwo czasom, ale sławę zdobył głównie dzięki poruszającej poezji. W niniejszej historii własnej jedzce Jaskier został przyjacielem Geralta z Rivii, zapewne jedynym prawdziwym powiernikiem, doradcą i towarzyszem niedoli, bo sejcia z Wiedźminem zaznać się nie dało. Co Geralt uczynił, Jaskier wiernie opisał i nie należy dawać wiary tym, którzy zarzucają kronikarzowi konfabulację. No, tak, oczywiście. Dyskrecja cnota, której zawsze hołdowałem, obliguje mnie do przemilczenia okoliczności, w jakich poprzez osobę Vernona Hulla nawiązałem współpracę z wywiadem Temerii. Dość powiedzieć, że w życiu każdego przychodzi taki czas, gdy w obliczu ważkich wydarzeń nie można pozostać wiernym. Tak też i ja nie mogę trwać w bezczynności. Wiedziałem, że Vernon to patriota, chociaż chuj, gdy na mych oczach tworzona była historia. Moje poświęcenie dla sprawy zaprowadziło mnie wówczas do Flotsam. Tam na skutek pewnego wypadku, w którym zamieszane były dwie bliźniacki z miejscowego Zantuza. O, to ciekawe. Strażnik miejski Pieskot oraz olinowy kaganek trafiłem na Safot. Scott ledwo syją niosłem. No. I ciebie Geralt musiał ratować. Dobra. Vernon chuj! Pod ocenią każdego władcy znajduje się miejsce dla takiej osoby jak Vernon Hulla. Odważny i zdecydowany, gotów na każde skinienie, a przy tym na tyle nielubiany na wozę, by zdawać sobie sprawę, że jedynie wielki służba krowi jest tym, co trzyma go na stanowisku. Chuj był dowódcą niebieskich śmieci. Dobra, bo nie będę taki wredny. Niebieskich skurwieli, oddziałów specjalnych króla Foltesta, słynących między innymi z walk ze Skratel i pacyfikacji nieludzi, to pod jego komendą ta formacja zyskała ową sławę. Vernon synami swymi na łaskę króla i jego zaufanie zasłużył na jedno słowo w ogień, by poszedł, pytając jeno, czy długo ma tam zostać i do kiedy pozwoli się utrzymać. Takim to właśnie człowiekiem był wówczas Vernon Hulla. Vernon dał dowód swej przenikliwości, nie chcąc z Marsu uwierzyć uwierzyć w winę Geralta. Zbyt wiele rzeczy wymagało wyjaśnień. Dowódca niebieskich skurwieli zaryzykował współpracę z podejrzanym, by dostać w swe ręce zabójcę Foltesta, króla, któremu wierności dochował nawet po jego śmierci. Kontynuując swe prywatne śledztwo, Vernon wyruszył na pogranicę Temer i Edwin, gdzie spodziewał się znaleźć ślad krobójcy. Dzięki swemu najwybitniejszemu informatowi Hulla wiedział, że ukrywać się on może wśród skrater mających siedzibę w okolicach Factory Flotsam. Tym sposobem krewski ogar Vernon Hulla znów był na tropie.
Lista osiągnięć i bohaterskich synów Vernona Huya była niemal równie długa jak lista przypisywanych mu okrucieństw i bestialstw, jakie popełniał psukaci. Faktem jest, jak głoszą napisy na muze Uniwersytetu w Oksenfurcie, że pacyfikacja zrywów nieludzi to baranie się w błocie i każdy się z tym pobrudzi. A nice Lavalette. Córka baronowej Marii Louise Lavalette dziewuskała wówczas była kilka wiosen licząca plotki o tym, jakoby spłodził ją król Folte stał się początkiem wielu waskich wydarzeń. Wes. Jasnowłosa Wes wyróżniała się z oddziału Vernona Huya nie tylko tym, że była jedyną kobietą w elitarnej formacji składającej się z tęgich rempajów i zabijaków, jej dziewczęca buzia. No może faktycznie nie wygląda jak taka typowa chłopczyca z twazy, ale dziewczęca buzia? Nie. Zdecydowanie nie. I zgrabna figura zwracałyby uwagę również wtedy, gdyby nie podkreślał jej dodatkowo mundur. Jest bowiem coś takiego w żołnierkach i przyciągają męski wzrok. Jaskier, ale proszę mówić za siebie, bo ja ogólnie... Ja nie jestem miłośnikiem żołnierek. W sensie, że nie chciałbym za tą z nich być w związku. Ja wolę bardziej dziewczyny do dziewczyny i bardziej przebojowe. I Wes nie była wyjątkiem. Niech czytelnika nie zwiedzie jednak ten opis. Psy należności do niebieskich skurwieli nie zdobywać urodą, a umiejętnościami, zdecydowaniem i niekiedy bezwzględnością. Błąd w ocenie Wes drogo kosztowałby każdego, kto zlekceważyłby tę młodą niewiastę. Z racji swojej płci Wes otrzymała czasem zadania, w których najbardziej liczyła się jej uroda, a dopiero później skuteczność i bojowe umiejętności. Chuj nie jeden raz używał Wes jako swego asa w rękawie. Co? No to jest właśnie jeden z powodów, dlaczego nie jestem jakimś wielkim fanem Vernona Huya. Oczywiście uważam, że jest to podobnie jak właściwie każda postać Wiedźmina, zajebiście dobrze napisana postać, ale nie podoba mi się to, że koleś uchodzi za takiego trochę seksistę, który też no tutaj Wes wykorzystuje. To mi się akurat nie podoba. Dobra, co? Myślę, że akurat o tych innych postaciach poczytamy później. Kiedy indziej poczytamy. Bo też nie chcę całego odcinka bez... Nie chcę aż tak dużo czasu poświęcać. To na to będziemy sobie o tych postaciach czytać stopniowo. Na razie... Starcę tego czytania. Jest teraz tak. Mogłem sobie pogadać z kupcami. W pierwszej kolejności. Tylko teraz właśnie, gdzie są ci kupcy. To jest zapisa grę. Z tymi kupcami stało by się porozmawiać, ale... O! Z tym musimy pogadać. To jest istota. Wiedźmin Geralt, zwany Białym Wilkiem? Łatwo mnie pomylić z miejscowymi, to fakt. Talar uprzedzał, że będziesz złośliwy. Talar cię przysyła? Ano, załatwiam tu interesy, więc dotąd prosił, aż wyprosił. On w ogóle ma go z Talara. Mam wiadomość i przesyłkę. Dawaj tę przesyłkę. A proszę, kamień z serca. Nie byłbym dobrym agentem. Tyle nerwów i język jak kloaka. Powodzenia, ja wracam do moich spraw. No chwila, jest wiadomość. Mówiłeś, że masz wiadomość od Talara. Wiernie cytując, słuchaj się kurwa we wszystkim Rosza, bo to patriota, chociaż chuj. Nie zamierzam. Sępy już krążą jestem po stronie Jorweta. Ale radzę sobie. Dorwij skurwieli, nie daj się. Postscriptum, ale w zamku to zjebałeś. Pozdrów Talara. Pozdrowie. Zjebałeś. A ciebie tam Talara nawet nie było. I kto to co zjebał? Ja przynajmniej próbowałem uratować Foltesta. Gdzie ty byłeś? Dobra, pogadajmy z tymi ludźmi w dokach. Tutaj zachowuj się, Wiedźminie. Są te doki. Tam znowu Icy. Czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden? Trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku my to podnieść mają. Z mytem no to oczywiście macie problem. Potworem mogę się zająć.
Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Bo to wymaga pracy. Współpracy. I skupienia, i czasu. Pracę zapłaci. No wy. To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Nie ma takiej opcji. Teraz pracujemy we dwójkę, więc zapłata powinna być podwójna. Chyba żartujesz. Ja mam nadzieję, że ta akcja zapłaci. Ja mam nadzieję, że to akcja zadziała. Zapłacisz drugie tyle, ile obiecałeś, pani de Tankerville. Bo tyle warte jest to zlecenie. Dobrze, w takim razie niech będzie. Okej, okay, myślę, działa. Że warto wykosztować się na takich fachowców. No. Umowa stoi. I takim językiem masz mówić. Powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest wiedźminem, cholera jasna, ja się na tym nie znam. A kto się zna? Pewnie ten elf hędożony Cedric. Podobno wie sporo o bestiach. Gdzie go znajdę? We wsi, opodal murów. A teraz zostaw mnie w spokoju. Ja ci dam elf hędożony. Ja nie mieszam. Ja zmagam się z tworzywem. Nie lubię tych ludzi strasznie. Idziemy do karczmy. Ja sobie chcę z Zoltanem pogadam. Zoltanem, bo to ci siłować za rękę. Teraz to zrobimy. Ogólnie bardzo lubię muzykę w tej karczmie też. Dobra, gdzie jest Zoltan? Dobrze cię widzieć, Zoltan. Właściwie co tutaj robisz? Długo by opowiadać. Zasrane to życie. 6 oj, lat wiadomo, jak wół, słuchasz bździn starego Breckenrixa. Klejnoty kupujesz. Zerwała zaręczyny. A ja dureń gawota się uczyłem. Przykro mi. Chuj tam. Było, minęło. Czniać się Dorę, młotownię w Nowigradzie i wszystkich Breckenrixów świata. Wracam do handlu. No, zapomnij o niej. Jak tam twoje mięśnie, Zoltan? Twarde jak bycze jaja. Siłowanie to krasnoludzka specjalność, no. Musimy się kiedyś spróbować. Choćby i teraz. Lecimy. No to pokaż te bycze jaja. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Dobra. Ja powinienem chyba dać radę. Jestem totalnie zły i zjebany w siłowaniu się na rękę, którą widzimy do ciebie, ale wiedźmy nie daje rada. Masz łapsko jak i madło. Łatwo nie było. Jak kiedy spotkasz moich starych kompanów, Jarpena czy Sheldona, musisz się z nimi spróbować. Zdziwią cię. No, tak się udamy później do Vergan. Z nimi się widzę, to mogę do czego siłować, no ale to spoko. Raz wystarczy. Jest tu jakiś dobry płatnerz albo kowal? Jest, mała kuźnia przy murze. Dość prymitywna. Narzędzia pamiętają chyba koniunkcję sfer, ale do naprawy broni wystarczy. Możesz też ulepszyć miecz jakimś znakiem runicznym, czy kazać ozdobić zbroję. Tylko żebyś nie wyglądał potem jak jaskier na otwarciu nowego burdelu. Rozejrzyj się też. No, z tego brakuje. Handlarzy. Może Loredo nie rozkradł jeszcze wszystkiego. Żebyśmy wyglądali jak jaskier. Co robisz na tym zadupiu? Znaczy, teraz? Szlifuję kamienie dla Shilly de Tankerville. Precyzyjna robota, ale dobrze płatna. Biżuteria? A gdzie tam? Czarodziejka konstruuje jakieś magiczne ustrojstwo. Całe dnie wpatruje się w to jak sroka w gnat, ale chyba bez rezultatów. Raz tak się rozzłościła, że cisnęła wazonem o ścianę. Temperamencik w tych czarodziejkach, mówię ci, nie byle jaki. A to czasem nie jest tak, że czarodziejki są bardziej emocjonalne? Słyszałeś może o niejakim Cedriku? Czy słyszałem? Schlałem się z nim w zeszłą sobotę. Ledwo do domu trafił. Gdzie go szukać? Całymi dniami gapi się w puszczę zambony przy Binduze. Dziwak, ale łeb ma mocny. Dzięki. No, Cedrik jest spoko. Dobra. Pogadaliśmy z Zoltanem. A, już prawie go masz! No, jeszcze trochę! Słuchaj, planuję wam nagrywać takie odcinki do 35 minut. Wiemy, że ten odcinek to właściwie było tylko gadanie, żadnej akcji, walki, nic. No, ale takie odcinki też będą, bo chcę ogólnie tutaj robić, no, prawie za wszystko, co jest możliwe w tej grze. Więc w tym momencie to będzie koniec. W kolejnym odcinku też raczej sobie pogadamy z postaciami, bo to jeszcze mamy Jaskra, chuja do obgadania, Trizy jeszcze mamy.
tam jest później na dole, coś pokminimy, bo tam jest jakieś walki, są, może nawet pogramy w pokera. Bo ten poker akurat w tej części wydaje się chyba odrobinę lepszy niż był w jedynce. Na chwilę obecną to będzie na tyle, na razie i widzimy się w kolejnym odcinku. Ach, jak ta muzyka jest piękna.